Cześć, tu Ola, witam serdecznie na kanale Sztuka Uniwersalna i zapraszam dzisiaj na odcinek makijażowo-artystyczny. Stworzymy sobie dzisiaj makijaż inspirowany twórczością jednego z najwybitniejszych malarzy symbolistów, malarzy okresu czasu secesji, współzałożyciela wiedeńskiej secesji. Stworzymy makijaż inspirowany twórczością Gustawa Klimta. Jeżeli jeszcze nie widziałeś odcinka o Gustawie, to zachęcam Cię, odnośnik tutaj daję w rogu, do obejrzenia właśnie odcinka takiego biograficznego, takie również się na kanale pojawiają, a dzisiaj bardziej makijażowo, tutorialowo, jeżeli taka tematyka Cię interesuje, no to oczywiście zachęcam do oglądania do samego końca i zachęcam również do subskrybowania kanału, wtedy będziesz na bieżąco z nowymi filmami, które się dwa razy tutaj zawsze pojawiają, w czwartki i w niedzielę. Także subskrybuj, nie przedłużam, zaczynamy tutorial. A od czego tutaj zacząć? Może od tego, że wspomnę, że brwi zrobiłam poza kadrem, a na usta nałożyłam Carmex w celu nawilżenia. Podkłady dzisiaj to Rimmel Lasting Radiance w kolorze Light Porcelain oraz BB Cream od Skin 79 Dark Panda. Zaczynam nakładanie od środka twarzy, wszystko wklepuję blenderem, przechodzę również na szyję. A korektory to będzie do kompletu oczywiście Rimmel Lasting Radiance, tym razem w kolorze Classic Beige oraz korektor od L'Oreala. Pamiętajcie, że wszystko wypisuję w opisie, wszystkie numery tych kosmetyków znajdziecie właśnie tam. Tworzę bazę pod cieniowanie, a następnie używam sticku do konturowania od Rimmel. To jest Insta Duo Contour Stick, którym to podkreślam kości policzkowe, żuchwę, brodę oraz mój długi nos. Oczywiście całość tego konturowania, bo jesteśmy przy etapie konturowania na mokro, blenduję bardzo dokładnie blenderkiem. Można użyć tego blendera, który ma na sobie resztki podkładu. Wtedy wszystko bardzo ładnie nam się wtopi w skórę. I tak w międzyczasie myślę sobie o tym, co zrobić, jeśli chodzi o ten makijaż, bo bardzo często po prostu eksperymentuję. Przyszła pora na róż. Róż od Narsa w kolorze Orgazm, to mój ulubiony odcień różu, daje taki dziewczęcy, dziewiczy policzek. A następnie sięgam po paletę farb Tłustych Krolan, oczywiście odcień żółty. I zaczynam malowanie i moją inspirację od środka czoła, właściwie od linii włosów. I tam właśnie żółty ma być najintensywniejszy, a później przychodzić tak rozblurowany do środka, do wewnątrz czoła. Tak sobie wymyśliłam, że żółty będzie taką metaforą złota w tym momencie, ale do złota jeszcze przejdziemy. Przechodzę również żółtym na skronie w miejsce, gdzie ma być rozświetlacz, broda, żuchwa i odrobinę tutaj wewnętrzne kąciki oka też tej farby tłustej położyłam. I teraz, jak już jesteśmy po tym etapie mokrym, możemy przejść do zapudrowania wszystkiego. Używam Laura Mercier Translucent Powder i dokładnie stempluję całość. A jak już zapudruję twarz, to dla wzmocnienia efektu używam Make Up Forever cienia w odcieniu żółtym. I właśnie ten cień na już zapudrowanej farbie tłustej pomoże nam efekt tego koloru żółtego wzmocnić. Od Charlotte Makeup używam najciemniejszego cienia z paletki i tylko i wyłącznie tym jednym cieniem robię całą górną powiekę i dolną dokładnie blenduję. Następnie będę przechodzić do rozświetlającego cienia o nazwie Primavera z palety Modern Renaissance. On pójdzie w wewnętrzny kącik oka. Annabelle Minerals to rozświetlacz w proszku, w złotym odcieniu, który kładę na szczyty kości jarzmowych i który, przyznam szczerze, zaskoczył mnie swoją intensywnością. Ale było mi jeszcze oczywiście mało, więc Trophy Wife od Fenty Beauty, kultowy złoty rozświetlacz od Rihanny, musiał się znaleźć. Palcami wklepuję go w strategiczne miejsca, również w kąciki oczu poszedł ten oto rozświetlacz. Dokończyłam oczy, przykleiłam rzęsy i narysowałam wydłużającą oko kreskę w zewnętrznej strony i wewnętrznej. Przyszła pora na usta. Konturówka od Pierre René Lip Matic w kolorze 03 oraz pomadka od Max Factor w takim koralowym, intensywnym odcieniu. Świetnie się komponuje z tym złotem i z tą żółcienią. Teraz najtrudniejszy etap, słuchajcie, miliony linerów, złote, beżowe, Rimmel Wonder Swipe, czarne linery oraz pomadki wykorzystywałam również do narysowania słynnych
klimtowskich ornamentów, ponieważ Klimt to oprócz tego złota również płótna wypełnione kształtami, ornamentami i właśnie prostokąty, prostokąciki, kwadraty, bardziej długie, w poziomie, w pionie, białe, z białą obwódką, z czarną obwódką i również właśnie szminki. Jeżeli nie miałam farby w danym kolorze linera, to używałam pomadki i cienkiego pędzelka do narysowania. Strasznie precyzyjna robota. Ja tutaj nie chciałam Was zanudzać już tym procesem, ale naprawdę zajęło mi to godzinę albo półtorej, ale było to dość medytacyjne zajęcie, więc ostatecznie wyszło super. Fiksowałam wszystko Fix Plusem od Maka i tak oto prezentuje się moja interpretacja makijażu inspirowanego twórczością Gustawa Klimta. Złoto jest, ornamenty są, całość wyszła bardzo subtelnie, ale też bardzo fashion, tak myślę. I zdjęcia tego makijażu znajdziecie na blogu sztukauniwersalna.pl. Tam Was serdecznie zapraszam. A jeżeli makijaż zarówno jak i odcinek Ci się podobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę. I zostaw też ślad w postaci komentarza. Będzie mnie niezmiernie miło, jak zechcesz spędzić odrobinkę więcej czasu ze mną i oglądać też inne filmy na kanale, nie tylko te makijażowe. A ja jestem tutaj w czwartki, w niedzielę, przypominam, także w te dni inspirujemy się artystycznie i makijażowo, chociaż makijaż to sztuka, sztuka to makijaż, także po prostu inspirujemy się tutaj na kanale. Pamiętaj, żeby zajrzeć na blog sztukauniwersalna.pl, bo tam pojawiają się sesje zdjęciowe właśnie z tymi makijażami, które tutaj wspólnie wykonujemy. Także zachęcam, żeby się zainspirować i poczytać ciekawe artykuły. Odsyłam na blog sztukauniwersalna.pl. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Niech sztuka będzie z Tobą!